Ohajo, witam was serdecznie, z tej strony Rainbow Panda, a przed wami kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku tutaj spotkaliśmy jakiegoś kupca, którego koń niestety został zjedzony przez głodnego gryfa. I podążamy z Wesemirem, ponieważ on nam dał pomysł, żeby zajechać do pobliskiej karczmy i przekonać się, czy tam nie spotkali czasami Yennefer, czy gdzieś jej tam nie było. To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Bo jak pamiętacie, szukamy cały czas Yennefer, z którą mieliśmy się gdzieś tutaj właśnie spotkać. Oj, oj. Zajechałam do daleko trochę. Mamy kota! No i koń Wesemira dziwnie wszedł na płot. Ktoś się chyba tam kłóci o coś, albo mi się wydawało. No ale my już jesteśmy w karczmie, także zobaczmy, co nas tutaj czeka. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląkł. Zdążyliśmy się z nim poznać. Wredna bestia. Wredna? Mało powiedziane. Biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć? Dla mnie wódeczka. A wy? Też się czegoś napijecie? I co my tutaj mamy za kwestie do wyboru? W ogóle jak zauważyliście, no chyba tutaj ci mieszkańcy niezbyt przychylnie patrzyli na to, że Wiedźmini ich odwiedzili, więc chyba nie jesteśmy tutaj za bardzo mile widziani. Ale zanim zaczniemy z kwestią tutaj misji fabularnej, to najpierw trochę z nią pogadajmy na inne tematy. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Jeszcze mamy tutaj możliwość pohandlowania z nią. Za chwilę zobaczymy, co tam ma. Ale jeszcze zapytajmy się właśnie o zlecenie na tego gryfa. Być może będziemy mieli jakąś możliwość kolejnego zarobku. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić. Tam w tle ten koń Wesemira stojący na płocie. Śmiesznie go zaparkował. Dobrze, zobaczmy, co mają tutaj do zaoferowania. O, i właśnie, jak widzicie, mają tutaj też do zaoferowania karty do Gwinta.
tutaj ten gwint to też jest naprawdę świetna sprawa, po prostu akurat jeśli chodzi o tego gwinta w Wiedźminie Trójce, to wciągnęłam się niemiłosiernie, to była naprawdę wciągająca rozgrywka. Więc zakupmy sobie te karty, póki nas stać, to możemy sobie kupić wszystkie, bo musimy, będzie misja, żeby skolekcjonować całą tutaj talię tych kart. Mamy jeszcze jakieś rydańskie, no, alkohole, które też nam w przyszłości będą potrzebne, jakieś jedzonko. Ale na razie tego nie potrzebujemy. Co mamy dalej? Szukam pewnej kobiety. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. No dobrze, no to popytamy też tutaj innych obecnych w tej dzięki karczmie. To wszystko. Rozejrzymy się. Miejmy tylko nadzieję, że będą mieli ochotę z nami rozmawiać. Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Całe ze czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Oj, Mieszko, Mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co on nie tyczył, he? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielić i swoim rozdać. No widzicie. Tutaj też mamy takie rozmowy, które możemy podsłuchać, a zobaczmy, czy Wesemir nam coś jeszcze powie. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekko będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. No widzicie. Na razie. No dobrze. Kto by się spodziewał, że Geralt masz tyle lat. Zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. Czy wiedźmińskim zmysłem możemy coś zobaczyć? Myślę, że może zaczniemy najpierw od tych chłopów, którzy tutaj siedzą. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Ale ja chcę się tylko grzecznie popytać. No właśnie, chcę tylko porozmawiać. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchyś czy jak? Nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompanii trza, to do obory idź z bydłem się przy żłobach obracać. Toś mu dosrał, Dromił. Jak widzieliście, tutaj mamy pokazany znak Axi, czyli właśnie tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, dzięki temu znakowi wiedźmińskiemu możemy im jakby delikatnie zamącić w umyśle, aby ich przekonać do tego, żeby nam o tym powiedzieli. Więc spróbujmy, może nam się uda. Gadaj, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Odpuścił sobie jednak tutaj konfrontację. No dobrze, więc z czegoś się dowiedzieliśmy, że prawdopodobnie mogła tędy przejeżdżać. Mamy kota, ale z kotem nic zrobić nie możemy. No, ładne łaciaty. Czy tutaj coś mamy? Tutaj mamy tylko wyjście, ale wychodzić nie chcemy. Mamy jakieś wejście na górę. Ciekawe, czy możemy się tam dostać. Skoczymy tu? Chyba od drugiej strony, jak już.
Co my tutaj jeszcze mamy? O, i mamy tutaj jeszcze też schowek. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny, talie. Coś jak piki i kiery. Tylko, że każdy kolor ma inne figury i są jeszcze karty specjalne. A nie lepiej zagrać w wojnę, bo nim tę swoją grę mi wyłożycie, to ćma będzie. Oni tutaj grają w karciankę, w gwinta zapewne. A my chyba i tak nie możemy się tutaj dostać na górę. Po tej drabinie? No nie. No to odpuścimy to sobie. Pogadajmy zanim tam pójdziemy do nich jeszcze tutaj z tą Elzą. Czego wam jeszcze trzeba? Jak z Krainy Lodu. Jak ci się podobają nilfgaardzkie rządy? Jak każde inne. Ściągają podatki, rekwirują to i tamto, ale i dbają o to, żeby we wsi spokój był. A Temeri ci nie żal? Żal to mi jej może było z pół roku temu po śmierci króla Foltesta, a teraz to ja tylko chcę, żeby już spokój nastał. No dobrze, myślę, że nic nowego do zaoferowania nie ma. No właśnie, cały czas ma to samo, więc już zakończymy z nią rozmowę i pójdziemy dalej. Oni zapewne nas tutaj wprowadzą już w całą mechanikę gwinta. Tutaj mamy schowek, możemy z niego skorzystać i sobie coś zostawić, na przykład pochodnie możemy zostawić. Nie wiem, po co mi ta pochodnia. Może mogę jej sprzedać ją. Czego wam jeszcze? Porozmawiaj ze mną jeszcze raz. Macie coś? A zależy, czy... Czy ja mogę ci ją sprzedać? Mogę. Pochodni nie potrzebujemy, więc sprzedamy. I tak samo, nie możemy jej tutaj sprzedać tego. No cóż, no to nie. Ale pochodnie chociaż sprzedaliśmy. Pozbyliśmy się tego, nie będziemy wykorzystywać, więc... Dobrze. Może jeszcze zanim zaczniemy z gwintem, porozmawiamy tutaj jeszcze z jedną osobą. Na samym początku wiele ona nie wnosi, ale później w dodatku będzie to jedna z ważniejszych postaci. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Chętnie się z nim napijemy, może. Lepiej będzie nam się rozmawiać. Możemy przejść do rzeczy, widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Geralt zdziwiony, skąd on wie, jak ona się nazywa? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. No właśnie, pytanie, skąd on zna tą Yennefer? Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii. Rzeźnika z Blaviken. No właśnie, mamy też tytuł rzeźnika z Blaviken. Ciekawe, skąd on wie, kim jest Geralt. Twoje zdrowie! Chyba niechętnie chcę odpowiadać na pytania. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunt Rodim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. No dobrze. Widziałeś Yennefer? Może wie, gdzie ono jest. Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Myślę, że to nie jest jego sprawa. Nie twoja sprawa. Lepiej, żeby się nie wtrącał. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem.
Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. I tajemniczo zniknął. No dobrze, czyli dowiedzieliśmy się już czegoś więcej od pana Lusterko, Guntera Odima. Teraz myślę, że nadszedł czas na przekonanie się, jak wygląda Gwint. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurdzkiej. Geralt, wiedźmin, zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety, długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. No cóż, zapytajmy go, o co chodzi z tą zwiastunką wojny. Czyżby Yennefer zwiastowała coś złego? Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. No cóż. Ale no, jak słyszeliście, nieszczęście, no być może też chodzi o to, żeby była ścigana przez ten Dziki Gon. Jak było to widać na tym wstępie, ponieważ no mroźno się tam zaczęło robić, ta atmosfera, ten kruk, który zginął, więc możemy przypuszczać, że Dziki Gon ją ścigał. Więc musiała gdzieś się udać, gdzieś uciec. Więc mogli to tak zrozumieć, że ona przynosi nieszczęście. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Lepiej, żebyś się nie pchał na ten front, bo to może się skończyć dla ciebie tragicznie. Więc może już lepiej siedzieć w tych książkach, niż wracaj między te księgi, poświęcić się dla tego. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabije cię pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem, bezstronnym. Buty. Co? Zarżnie cię dla butów. Może ma jakieś fajne buty. Muszę iść, bywaj. Czekaj, Wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Ja chętnie zagram w gwinta. W sumie, czemu nie? Uwielbiam naprawdę tutaj te rozgrywki. Więc chętnie sobie zagramy. No i jak widzicie, mamy tutaj karty. Możemy sobie wybierać, jaką, z czego chcemy mieć złożoną talię. I jest z tych talii 2, 3, 4. I jeszcze jedna później będzie dodatkowa z dodatku, ale to już później. I tutaj musimy sobie ich jeszcze dorzucić do naszej drużyny. Możemy też manekin treningowy, który zakupiliśmy, sobie dorzucić. Tutaj też tą kartę możemy sobie uzupełnić. O te wszystkie karty specjalne. To też. Każda karta jest opisana, co ona tutaj może jakby dać. No dobrze, to zagrajmy tą talię, bo jak widzicie, mamy tylko i wyłącznie tę talię na razie. Więc rozpocznijmy grę. Przeciwnik zaczyna jako pierwszy. To w sumie i lepiej, bo on jako pierwszy wyrzuci się z pierwszej karty.
co my tu mamy? Mamy manekin do ćwiczeń i jak widzicie, on zastępuje jedną kartę na polu bitwy i umieszcza ją z powrotem w ręce, czyli możemy jednego wycofać sobie. Trzaskający mróz obniża właśnie wszystkie siły jednostek walczących tutaj w pierwszym rzędzie do jednego. A czyste niebo niweluje właśnie takie właściwości jak na przykład właśnie trzaskający mróz. To możemy się tego pozbyć, jeśli mamy na przykład przewagę nad przeciwnikiem w punktach bez tego właśnie w pierwszym rzędzie. I możemy sobie dwie karty wymienić. I myślę, że może tutaj tę z jednym punktem wymienimy, może trafić coś z większą ilością punktów, bo jak widzicie tutaj mamy pokazane ile punktów daje dana karta i tutaj musimy te punkty zbierać i mieć więcej niż przeciwnik. No to tego sobie wymienimy. O, i widzicie, dostaliśmy tutaj katapultę. Z jednego punktu zrobiło nam się 8. Może jeszcze tego wymienimy. O, to było trochę niekorzystne. No ale cóż. Wrzucił dwójkę. To myślę, że my możemy dać mu... Zobaczcie, że tutaj jest taki znaczek takich dwóch rąk, które właśnie jest uścisk dłoni. To oznacza, że ta karta, jeśli będzie tutaj, w tym rzędzie i tą kartę jej też dorzucimy, to one im się punkty podwoją dzięki temu. Ta katapulta też tutaj ma, więc ona z odpowiednią kartą, też z takim znaczkiem w tym rzędzie, też sobie podwoi punkty i to będzie aż 16 punktów wtedy dawać. Więc myślę, że rzucimy mu na razie tą czwóreczkę. On dał 3. To damy mu drugą czwóreczkę. I mamy raz, 2. Widzicie? I z 4 zrobiło się u każdego po 8. On dał 9. Ma jeszcze 7 kart. No i teraz pytanie. Jeśli spasujemy, to on będzie dorzucał te karty tak, żeby nas... tym pokonać, by musiał za 7 punktów dorzucić kart. A tutaj co mamy za umiejętność? Znajdź kartę Gęsta Mgła. Gęsta Mgła pozwala nam na zmniejszenie ich wartości w tym drugim rzędzie do 1, więc myślę, że wykorzystamy ją sobie. Każdy właśnie tutaj z przywódców ma swoją umiejętność specjalną, że tak powiem. No, on by musiał teraz wyrzucić kart za 8 punktów. I nie wiem, może jeszcze wyrzucimy jednego za 4? Ale mamy przewagę 2 kart teraz. No, wyrzućmy... Chociaż nie, bo my i tak dostaniemy tylko jeden, bo mamy gęstą mgłę. A on... Nie. To myślę, że spasujemy. On i tak, żeby dojść do 16 punktów, by musiał wyrzucić się jeszcze z kilku kart, żeby mieć co najmniej 8 chyba punktów musi jeszcze zdobyć, bo z tego co pamiętam, to właśnie ten rodzaj talii może mieć tyle samo co przeciwnik, żeby wygrać. Więc jeśli będzie remis, to z automatu akurat ta jego talia wygrywa. A jeśli chcemy wygrać normalnie, jeśli mamy właśnie chociażby taką talię, no to niestety, ale musimy mieć chociażby o 1 punkt więcej, bo jeśli będziemy remisować, to żadne z nas nie wygra, więc spasujmy. Akurat ta talia, którą ja mam, daje taką możliwość doboru karty po każdej wygranej rundzie. Jednej karty, z tego co dobrze pamiętam. Już ma 16. Widzicie, ale wywalił się z kolejnych kart, już ma tylko 4. Więc nie powinien być już ciężki do pokonania. Mhm. No, każdy z nas ma po 1. To ja jeszcze dam to. Widzicie? I spasował. Tylko, że mamy remis. Więc ja myślę, że teraz usuniemy to. I my mamy 4, on ma 2, on ma tylko 2 karty, my mamy 5 kart. Teraz jeszcze po zwycięstwie dostaniemy jedną dodatkową, więc już mamy zwycięstwo w naszych rękach. Możemy śmiało wyrzucić wszystkie karty, jakie mamy. No i widzicie, już teraz możemy sobie spasować i on by tutaj już przegrał, ale
Ja jeszcze chcę dorzucić wszystkie pozostałe karty dla pewności. No właśnie, aż on nie spasuje, bo po spasowaniu już swojego ruchu wykonać nie może. I mamy zwycięstwo. Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stjepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. No i tutaj będziemy kolekcjonować sobie całą talię kart do gwinta. Oj, ten kot nas chyba nie lubi. Tutaj widzicie, karty leżą jakieś. Dobrze, to chodźmy do Wesemira. O, widzicie, jeszcze dostaliśmy coś nowego. Wciśnijmy sobie i zobaczmy, co tutaj mamy. Co nowego dostaliśmy. W zadaniach mamy zadanie poboczne, właśnie skompletuj kolekcję kart do gwinta. Tutaj mamy napisane, co nowego zostało dodane. Na mapie świata mamy nowy drogowskaz. I właśnie, z przedmiotów mamy nową kartę Zoltana Chiveya. Mamy cudowny przewodnik po gwincie i nilfgaardzką cytrynówkę. Możemy sobie wejść w ten przewodnik i zobaczcie, jest pokazane, że w Velen możemy zdobyć jeszcze 47 kart. W Nowigradzie 34, Wyspy Skellige 28, Zamek Królewski w Wyzimie 1, Kaer Morhen 1 i Napotkani gracze 47. I jak te wszystkie karty zbierzemy, to z automatu zrobimy misję zebrania całej talii kart z gwinta. No więc będziemy tutaj się trochę z tym męczyć, ale damy radę. To zobaczmy, co tutaj Wesemir ma nam do powiedzenia. My ustaliliśmy już trochę, zdobyliśmy informacji na temat tego, gdzie może być Yennefer. Tak? W czym rzecz? Nie mogę jeszcze z nim porozmawiać. Na razie. Ach, muszę wyjść na zewnątrz. Dobrze. No to idziemy na zewnątrz. Kocie, zostaw mnie w spokoju. Ktoś tutaj na nas czeka. Co sobie wypiłeś? To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Krótko zwięźlej na temat. Trzech na jednego. Nie zostanę długo. Lub możemy zadziałać wiedźmińskim znakiem, ale ich jest trzech, więc my tak czy siak zadziałamy tylko na jednego z nich zapewne. Pozostali mogą się na nas z tego tytułu rzucić, że rzucamy jakieś wiedźmińskie zaklęcia. No z jednej strony to kusi, bo możemy dostać doświadczenie, ale z drugiej no bym nie ryzykowała, chociaż coś wydaje mi się, że to i tak może się zakończyć potyczką. Nie zostanę na długo, może spróbujmy jakoś ich załagodzić. Może i nie, a może zostaniesz tu na zawsze. Dwie piędzie pod ziemią. Piędzie? No tak trzech na jednego to banda łysego, nie? Oj, ten na coraz uderzył. Dobra, jeden powalony. Jeszcze dwóch, już jeden. No koniu, nie wtrącaj się! No chodź. Łotka gdzieś tam poleciała i kopie. No, raz i cyk, skopa. Skopa w nos. Ta kobieta wygląda, jakby się bała płotki. Jakby ten koń ją przeraził. Dobrze, to skoro z nimi się rozprawiliśmy, zobaczcie, tutaj mamy trochę do pozbierania właśnie ziółek, jeśli byśmy chcieli, a to może nam się przydać później do wytwarzania eliksirów. Więc możemy sobie pozbierać. Może zjedzmy coś sobie, wypijmy jakąś wodę. I co wtedy zrobili? Piekielnik żmijo. Dobrze cię głowy mu na powrót nie przeszyli. Sobie tutaj o czymś dyskutują. Tutaj zobaczcie, mamy jeszcze jakiegoś kupca. Może on też ma coś ciekawego do zaoferowania. Dziękuję za ratunek. Ach, to jest ten sam od gryfa. Ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo.
A, no widzicie, nie dość, że tam zapłacił za to, że mu pomogliśmy z Gryfem, to jeszcze za pół darmo może nam coś sprzedać. I zobaczmy, tego jeszcze założyć nie możemy. To jest jakaś zbroja. Tutaj już mamy jakieś nowe klapy dla konia. O, i siodło jakieś wypasione. Yuki. Ale tak to stronica odwar z Gryfa. No, to też chyba jakiś przepis będzie z kolei. Ale myślę, że to też sobie gdzieś tam już znajdziemy, jak będziemy eksplorować mapę, więc chyba na razie się na nic nie skusimy, szczególnie, że mamy no tylko 141, ale możemy może ci coś sprzedać. No właśnie, możemy sprzedać list od Yennefer, mamy już to przeczytane, więc nie potrzebujemy. No i to by było na tyle. No to bywaj, przyjacielu. Uważaj na siebie. Co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczmy na mapę. My przyjechaliśmy, przeprawa przez rzekę, spalona wieś, to tutaj jechaliśmy. Przez rozstaje, spaloną wieś. No i tutaj musieliśmy dojechać do tego. Może sobie sprawdzimy tablicę ogłoszeniową, co tam jest ciekawego. Może mają jakieś fajne zlecenia dla nas. A tak to będziemy podążać dalej misją. Za misją. Co my tutaj mamy ciekawego? Tutaj jeszcze jakieś ziółka, grzybki. Nie, nie. Co z tego? To, że mam siwe włosy, to wcale nic nie znaczy. Od teraz Derwan. D-E-R-Y-A-N-Y. Nie gościwuj. Ale przecież wiem, jak ci dali na postrzyżyny. I co to w ogóle za imię Derwan? Nilfgaardzkie. Moja babka była z Nazairu. Niektórej... Ale tutaj rozmowy są ciekawe, interesujące. O, zobaczcie, to mamy jakiś wykrzyknik, będziemy mieć nową misję. Ale najpierw sobie zobaczmy, co tutaj mamy. Ochotnicy mile widziani. Wikt i opierunek, a przede wszystkim regularnie wypłaca żołd. Po przejęciu do armii rekrutów czeka szkolenie pod okiem najwybitniejszych strategów cesarskich. No dobrze, to sobie weźmiemy. A ogólnie wszystko tutaj stąd zabierzemy, ale możemy sobie poczytać mniej więcej, co tutaj jest napisane. Nie rozumiesz, co czytasz? Nie dziwne, bo to po nilfgaardzku. No tak. A niżej podpisany pomóc w tym może za niewielką opłatą. Poszukiwany deserter, niewysoki, chudy z resztką włosów, uciekł w łachmanach, przyciskając się przez odpływ latryny. No. Garnizon cesarski z całą surowością będą karani. O właśnie, i to jest chyba jedno z zleceń dźwilińskich. Zaginiony brat. Ktoś poszukuje swojego brata Bastiena. Więc, no zobaczymy. Zaakceptujemy. I jeszcze zlecenie na licho ze studni. Pierdolisz jak jednorożec w południce. Zobaczmy. Mamy do przeczytania tutaj, o. To jest jedno zlecenie z zaginionym bratem Bastienem. Szukamy kogoś zielnego i w mieczu władnego, kto by ze mną go poszukać poszedł. Wiele nie zapłacę, bo i nie mam wiele, ale za pomoc wdzięczność na pewno okaże. No dobrze, pomożemy mu. I jeszcze jakiś Odolan zleca nam zabicie licha, które strzeże studni. No dobrze, to przyjrzymy się temu w przyszłości. Jeszcze tutaj coś mamy nowego, ach, te roślinki, które zebrałam. No dobrze. Może zaakceptujemy jeszcze tutaj tę misję, zobaczymy, co mają nam tutaj do powiedzenia. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Ja myślałam, że sobie grilla robiłeś czy coś. Nie obrażaj mnie. Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęść. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać. Plują na mój widok. A teraz to...
No cóż, mogę ci pomóc i poszukamy tego podpalacza, zobaczymy, kto to może być. Jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. Zobaczmy, co to tutaj w ogóle mamy za misję. Zadania. Mamy zlecenie wiedźmińskie na licho ze studni. Możemy się tym później zająć. Zadania poboczne. No właśnie. Znajdź Dun Wildenwerta. Poszukaj śladów podpalacza oraz skompletuj kolekcję kart do Gwinta, która już była. Tutaj widzicie, mamy zalecany poziom drugi, więc tutaj wiemy, kiedy możemy się na to skusić. Tutaj nie mamy już zalecanego poziomu, więc możemy to chyba zrobić od razu, a jeszcze zajrzę, gdzie nas kieruje ta misja fabularna. Ona nas kieruje aż tutaj do garnizonu. I właśnie zobaczcie, ja odwiedziłam tutaj tę tablicę ogłoszeniową i pokazały się znaki zapytania. Miejsca, które możemy odwiedzić, możemy tam coś ciekawego znaleźć dla nas. Nie tylko jeśli chodzi o skarby, ale też gdzieniegdzie mogą być jakieś miejsca mocy bądź gniazda potworów, więc możemy sobie pojeździć po mapce i to posprawdzać. Ja nie wiem, czy mówiłam, czy wspominałam, ale chciałabym tę grę przejść na 100%, czyli chciałabym właśnie poodwiedzać wszystkie te miejsca, chciałabym porobić wszystkie misje, zaliczyć wszystko, co możliwe, że tak powiem. No może niekoniecznie wszystkie możliwe kobiety, ale kto wie. No i zrobić wszystko, co można. Tak więc w którymś z odcinków zajmiemy się na pewno odkrywaniem tych znaków zapytania, co do niektórych będziemy zajeżdżać po drodze, jak będziemy gdzieś w trasie do tego punktu, na przykład jak będziemy jechać, to możemy sobie tutaj przez te punkty zajechać i zobaczyć, co jest, zanim tam dojedziemy, ale w tym odcinku jeszcze zanim skończymy, bo niedługo bym chciała kończyć, to myślę, że jeszcze na szybko sobie zrobimy jedną z misji. Ale nie będzie to misja fabularna, tylko zrobimy sobie właśnie to zadanie poboczne z podpalaczem. Ponieważ jesteśmy już na miejscu w Białym Sadzie, tutaj w tej wiosce, więc możemy od razu się tym zająć. Zaginiony w akcji, a zobaczmy, gdzie to nas prowadzi. To nas prowadzi tutaj daleko do kogoś, tego też nie zrobimy. No to zajmiemy się tym zabawą z ogniem i zobaczymy. Musimy tutaj poszukać jakichś śladów. O, to możemy sobie podnieść. Ja lubię przeszukiwać takie rzeczy. I zbierać różnego rodzaju właśnie takie śmieci. Oj, pozbieramy sobie jeszcze ziółka, póki tutaj mamy. I tutaj mamy jakieś ślady, coś znaleźliśmy. Na czerwono to się podświetla. No. Opiłki skrzesiła. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. No to zobaczmy, gdzie on tam poszedł. Tutaj jeszcze coś mamy do zbadania. Butów. Męskie, duży rozmiar. No nie spodziewałabym się, że jakaś kobieta to zrobiła, no ale wszystko mogło być możliwe. Jeszcze tu jest jedno. Muszę to zebrać, bo na początku nie mamy nic, a każde ziółko może się potem przydać. Ale też możemy potem u różnego rodzaju właśnie zielarzy nakupić. Coś tutaj jeszcze jest. Smród ludzkich szczyn i wódki. A jeszcze do tego pijany podpalacz. Dobrze, że sam z siebie nie podpalił sobie spodni. To jest też bardzo możliwe pod wpływem alkoholu. Wypadki chodzą po ludziach, że tak powiem. Zobaczmy, gdzie nas prowadzi ten ślad. Po drodze pozbierajmy jeszcze kolejne roślinki. No, oprzeć się nie mogę, więc... Jeszcze tutaj mamy jakąś skrzynię. Mamy wędkę. Ojoj, ślad zanika w wodzie. Nie chciał zatrzeć ślady. Tam ile jest rzeczy do zebrania, ale tego prawdopodobnie zebrać nie możemy, bo strażnicy się na nas obrażą, że ich okradamy. O, zobaczcie, tutaj są jakieś ślady. Coś wyskoczyło na niego z szuwaru. Utopce. Ale zdołał uciec. A więc został zaatakowany, ale tak blisko miasta przez utopcę? Jeszcze jakieś buty tutaj leżą. Zgubił buty.
jak kopciuszek, tylko że oba. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Coś jeszcze powiesz? Ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Czyli szukamy kogoś, kto jest zraniony. Zobaczmy jeszcze, gdzie prowadzi ten ślad. Opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował. Jeszcze jakieś ślady krwi zostawił za sobą. Ten coś mataczył, to mu rachcia. A więc ślad prowadzi tutaj, do tej chaty. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Zanim z nim pogadamy, w ogóle jeśli go znajdziemy tutaj, to to się chrapie niemiłosiernie. To pozbierajmy to, co możemy tutaj zebrać, bo każda rzecz się przyda w przyszłości, jeśli nie do sprzedaży, to do wykorzystania tego w eliksirach, bądź w ulepszaniu. Pieniądze zawsze się przydadzą. Tu jest jakaś chłopka. Zobaczcie, on jest zraniony. Nie pełka. Paskudna rana, wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Jak człowiek z człowiekiem, a niektórzy Geralta właśnie przezywają jakimś dziwadłem, bądź nie wiem, czymś nieludzkim, więc... No i tak, pytanie, czy my chcemy pomóc krasnoludowi, czy weźmiemy od niego pieniądze i go nie wydamy? Pytanie, czy może jest też opcja, że on nam zapłaci, a my równie dobrze też możemy go później wydać krasnoludowi. Ale ciężki tutaj jest wybór. Ja bym się skusiła jednak na to, żeby skończył z podpalaniem. Zobaczymy, czy będzie opcja właśnie wydania go. Jeśli tak, no dobrze, to zarobimy podwójnie. Przystanę na to. Jeśli przysięgniesz, że przestaniesz bawić się ogniem. Bo wtedy tu wrócę i zabawa skończy się płaczem. Oczywiście, panie wiedźmin. Przysięgam na mateczkę. Wasze złoto i wasze zdrowie na pochybel czarnym i nieludziom! Dobrze, wróćmy do Kowala i przekonamy się. Może możemy powiedzieć, że tak czy siak on jest podpalaczem i może też od Kowala dostaniemy nagrodę za to, że znaleźliśmy tego podpalacza. No bo tak czy siak myślę, że jemu należy się kara z tego tytułu, że no, Wiedźmina, Geralta uważają za nieludzia. No i tutaj też obrażają tego krasnoluda. Jak wiecie, Geralt ma znajomych osoby, które są krasnoludami, więc ja bym tutaj się trzymała w kupie razem z nim. Szczególnie, że on jeszcze był pijany. Nie dałem rady wytropić tego podpalacza, przykro mi. Szkoda. No, ale może czarni w końcu go złapią. Może chcesz coś kupić? Udało mi się parę rzeczy wynieść z pożaru. Kowadło też całe. Mógłbym coś ci na nim wyklepać. Wiesz, każdy grosz mi się teraz przyda. No, jak widzicie, nie mieliśmy jednak wyboru, czy chcemy go wydać, czy nie, żeby zarobić podwójnie. No, ale misję mamy zakończoną, nie będę tego tutaj w jakikolwiek odwracać. Jak się stało, tak niech się dzieje. Zobaczmy tylko, czy on może nam coś jeszcze sprzedać. No właśnie, możemy coś na przykład zrobić. Jak będziemy mieć materiały. No, tutaj niestety ich nie mamy, ale... Jak będziemy mieć więcej rzeczy, to można je łatwo sobie po prostu jakieś inne przedmioty rozłożyć, żeby je mieć, te materiały. Ale załóżmy, zajrzyjmy jeszcze do sklepu. No i właśnie, ma tutaj różne przedmioty do ulepszania, jakieś schematy na różnego rodzaju, rękawice, schemat na buty. No ale myślę, że na nic się nie skusimy, bo i tak na razie niewiele też mamy. Ma jeszcze coś do płotki, ale myślę, że tamten kupiec, któremu pomogliśmy z Gryfem, miał tego tak czy siak więcej i lepsze.
Więc tutaj nie zgłosimy się na nic. Bywaj. Dobra, no to zakończyliśmy misję. No szkoda trochę, że nie mieliśmy wyboru. Jednak wolałabym może powiedzieć, że to był on. Nie popieram tego, aby właśnie pijanym ludziom przyszło coś takiego płazem. No ale co się stało, to się już nie odstanie. A ja myślę, że zakończę tutaj ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za to, że byliście tutaj ze mną, że obejrzeliście. Bo co się już zobaczyło raz, to się nie odzobaczy. A ja się z wami żegnam, także jeszcze raz dzięki, do usłyszenia i trzymajcie się. Bye, bye!